Witam Państwa na kolejnym przystanku Historia, przystanku online, debacie w czasach pandemii. Będziemy dzisiaj rozmawiać o referacie 999, Wydział Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu Oddziału II Komendy Głównej Armii Krajowej. A są ze mną sprawcy zamieszania wydania tej publikacji, tego zbioru dokumentów, chociaż same dokumenty wydała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ale są ze mną pan profesor Waldemar Handke, człowiek, który zebrał i opracował te raporty i wie o nich chyba wszystko. I pan dyrektor Mariusz Olczak, dyrektor Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Panowie, bym chciał zacząć od takiego pytania, od takiej kwestii, która mnie najbardziej nurtuje, trzymając te dokumenty w dłoniach, zresztą użyczone przez pana dyrektora Olczaka, za co bardzo dziękuję. Z dwoma ciekawymi wstępami, profesora Handke i właśnie dyrektora Olczaka. Dlaczego te dokumenty w zasadzie do tej pory były w archiwach obecnej służby tajnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego? Może zacznę od pana profesora. Trudno powiedzieć, dlaczego to do tej pory nie było jakby szerzej znane. I to jest pytanie, które chyba gdzieś tam pojawiać się będzie zawsze, ponieważ zawartość tych dokumentów pokazuje znaczenie tego referatu i tego, czym się zajmowali, dla funkcjonowania podziemia generalnie w czasie II wojny światowej, a w kontekście kontrwywiadowczym w sposób szczególny ma to znaczenie. Stąd też zainteresowanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która wydała w końcu dokumenty. Panie dyrektorze. Dzień dobry, panie profesorze, witam serdecznie. Dzień dobry. Otóż może nie są te dokumenty w samej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która razem z Archiwum Akt Nowych była wydawcą tych dokumentów. I w pewnym momencie podjęliśmy decyzję o tym, żeby te dokumenty wydać. Ja kiedyś przed laty jeszcze z panem profesorem Handke na ten temat krótko rozmawialiśmy, więc ten pomysł w naszych głowach się rodził. I tu podziękowania dla agencji za to, że podjęła się trudu edycyjnego. I wydaje mi się, że to pod kątem edycyjnym wyszło bardzo dobrze i postać, szczególnie szefa referatu, została w tej publikacji przedstawiona właściwie. Natomiast wracając do pytania, dokumenty referatu 999 przez lata leżały w kilku de facto instytucjach. Same raporty, które, jak można się z tekstu zorientować, tam jest jeden taki dokument, w którym szef referatu podaje, ile tych raportów, poszczególnych sprawozdań chronologicznych przygotowuje i komu te poszczególne egzemplarze różniące się od siebie są przeznaczane. I to powodowało, że te sprawozdania chronologiczne trafiały do różnych struktur Armii Krajowej i tym samym w późniejszym losie tych struktur, archiwów tych struktur, znalazły się po 1945 roku w różnych instytucjach. To bardzo ciekawe i szerokie zagadnienie dotyczące losów dokumentów Armii Krajowej, ale w przypadku samych sprawozdań wydanych przez nas, to oryginalny egzemplarz tych sprawozdań znajduje się w Archiwum Akt Nowych i to jest ten egzemplarz, który tak dopieszczał sam Ostoja Chrostowski, bo widać na tych poszczególnych kartach tytułowych, chronologicznych, pisane jego ręką czarnym atramentem. On pisał piórem, co ciekawe, meldunki i dokumenty. I charakter pisma jest charakterystyczny, więc ten egzemplarz się znajduje w oryginale w Archiwum Akt Nowych. Jest też kopia części tych raportów w dokumentacji Antyku,
Inny egzemplarz tych sprawozdań jest w dawnym zbiorze WIH-u, czyli Wojskowym Biurze Badań Historycznych. Jeszcze inny egzemplarz, kopia, jest w Instytucie Pamięci Narodowej. One się różnią między sobą, tak jak wcześniej powiedziałem, w zależności od tego, dla kogo był ten egzemplarz przygotowany. Najpełniejszy był dla dowódcy Armii Krajowej, aczkolwiek też można w inny sposób, nie wiem jak pan profesor to interpretuje, ten zapis Ostoi Chrostowskiego, że jest to egzemplarz dla szefa. No, dla niego szefem był Oskar Zakrzewski, natomiast wydaje mi się, że to jednak chodzi o dowódcę Armii Krajowej. Są to zbyt obszerne takie opracowania przecież, które dotyczą całości tego, co się dzieje w ruchu komunistycznym w kraju, więc trudno przypuszczać, żeby to było dla szefa kontrwywiadu akurat przeznaczone, a bardziej chyba jednak dla dowódcy Armii Krajowej. No i te egzemplarze tych raportów przez lata właśnie leżały w różnych zbiorach z całą masą innych dokumentów referatu 999 i innych referatów Wydziału Bezpieczeństwa Kontrwywiadu Oddziału II. I zresztą też warto o tym powiedzieć później, o tych innych dokumentach, bo one pokazują, że ten referat niekoniecznie tylko komunistami się zajmował. Natomiast wracając jeszcze do tych egzemplarzy, one z jednej strony nie były jakby schowane jakoś szczególnie. One były po prostu razem z dokumentacją Polskiego Państwa Podziemnego przechowywana po wojnie najpierw w Urzędzie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, wykorzystywane jako materiał operacyjny przeciwko AK-owcom i nie tylko. Potem organizacyjnie przeszła do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jeszcze te wszystkie dokumenty i raporty były w jednym miejscu. Potem dopiero zostały podzielone między Centralne Archiwum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Wojskowy Instytut Historyczny Wandy Wasilewskiej. No i potem los tych dokumentów był taki, że część ta kacowska trafiła do AAN-u, ta część wichowska trafiła do obecnie Wojskowego Biura Historycznego imienia Kazimierza Sosnkowskiego, a część dokumentacji, która przeleżała dłuższy czas, była w Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, trafiła do Instytutu Pamięci Narodowej. Faktycznie ta część raportów, które razem z panem profesorem opublikowaliśmy, no, przeleżała troszeczkę dłużej w archiwum MSW, bo ona trafiła do archiwum KC dopiero w latach 80. Ale co ciekawe, też byli historycy, którzy mieli na poziomie archiwum, Centralnego Archiwum KCPZPR dostęp do tych dokumentów. Wystarczy zobaczyć metryczki z wpisami, żeby się zorientować, że do większości tej dokumentacji Armii Krajowej NSZ-u miało dostęp szereg znanych badaczy. Więc samo w sobie losy tego zespołu źródeł tych sprawozdań są bardzo, bardzo ciekawe i źródłowo można to mówić. Ja bym mógł dalej o tym mówić, ale pan redaktor ma inny plan. Nie, zaraz do tego też przejdziemy, bo jeszcze nim będziemy kontynuowali w ogóle rozmowę czy wątek samego referatu, czym był, kto stanowił, jaki był zespół tego referatu. To jest taki mój wstęp jako zewnętrznego obserwatora, nawet nie historyka. To jest w ogóle historia filmowa. Absolutnie historia filmowa, to jest historia hollywoodzka, gdzie jest wszystko. Są szpiedzy, są artyści, jest bardzo dobre rozpoznanie terenu. W ogóle konglomerat w ogóle historii samego szefa referatu, tutaj mam na myśli Stanisława Ostoję Chrostowskiego, no to jest wszystko po prostu filmowa opowieść, którą można na różne sposoby opowiadać. Ale nim przejdziemy do samego referatu i ludzi, którzy stanowili trzon tego referatu, jeszcze jedno pytanie do pana Mariusza Olczaka. Panie dyrektorze, w jaki sposób Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego przejęło te dokumenty? W jakich okolicznościach to się stało? No to bardzo, bardzo ciekawe pytanie, ponieważ jest to
zbiór wielu, wielu tragicznych, czasami mniej tragicznych historii związanych z przejmowaniem. I może ograniczmy się do dokumentacji kontrwywiadu Komendy Głównej Armii Krajowej, bo inne historie związane z Kedywem no, też są bardzo, bardzo ciekawe. No, próba wywiezienia, no, niezwykle filmowa, skoro mówimy w tym kontekście, panie redaktorze, to bardzo ciekawa historia wywiezienia, próby wywiezienia dokumentów dowództwa Kedywu Komendy Głównej do Szwecji. Nieudana niestety. Ale w przypadku kontrwywiadu to wrócę pamięcią do mojej rozmowy sprzed 10, czy nawet już dłużej chyba lat, z Gaszteckim Wilczurem z referatu 994B, postaci, która on przez telefon mi opowiadał, w jaki sposób woził łazikiem, który dostał od ubeków do Miedzeszyna archiwa kontrwywiadu. Jak opróżniał poszczególne skrytki i je im po prostu przekazywał. Duża część tej dokumentacji kontrwywiadu to jest ręka Gaszteckiego, postaci no, takiej, która przez pryzmat jego działalności w kontrwywiadzie, w tymże referacie 994B pod pseudonimem Wilczur, no, można chwalić jego raporty. Jak taki młody człowiek pisze takie wnikliwe analizy, meldunki, jak głęboko musiał w strukturach podziemnej Warszawy siedzieć Wilczur i jak następnie przeistacza się w 1945 roku w postać, która już jest praktycznie oddana komunistom, oddaje te najważniejsze dokumenty, czy dużą część dokumentów kontrwywiadu Komendy Głównej. Oczywiście są inne historie też związane z dokumentacją antyku, cała historia odkrycia tej dokumentacji. Czasami dzieje się to przypadkowo, prawda? Nie zawsze jest tak, że taki zdrajca, co tu dużo mówić, oddaje tę dokumentację ubekom. W przypadku niektórych dokumentów, sprawozdań mamy ślad historii tych dokumentów, bo tak jak w przypadku dokumentów Kedywu, KWC, to często w zapisach z tyłu dokumentów są takie zapiski, znaleziono u mnie i podane nazwisko i rok. To są dowody, które miały świadczyć w sądzie. Zmuszano po prostu te osoby, u których znajdowane to dokumenty w skrytkach i nie tylko, żeby one potwierdzały każdy dokument, dosłownie każdy dokument swoim podpisem, że znaleziono u mnie. I czasami jest tak jak w przypadku dokumentów KWC i Kedywu, że tych podpisów jest kilkanaście tysięcy, takich samych robionych po prostu w celi czy w więzieniu przez tych ludzi. Więc no, to są bardzo, bardzo ciekawe historie. Dzisiaj do końca nie wszystkie nie możemy ustalić. To bardzo jest czasochłonne w ogóle śledzenie, które poszczególne referaty, gdzie ukrywały swoje archiwa, jakie rozśrodkowano, gdzie schowano archiwum głębokie, czy archiwa głębokie, ale to, że tak robiono, to przekonujemy się nie przekonywaliśmy się nie tylko w okresie PRL-u, ale w przypadku referatu 999 przekonujemy się przez ostatnie lata, bo odnalezienie kartoteki we Włochach, tego referatu, ja na początku miałem wątpliwość dużą, czy to jest akurat kartoteka referatu 999, z doktorem Karolem Sacewiczem na ten temat dyskutowaliśmy i myślę, że tutaj jest to bardzo ciekawe źródło po prostu znalezione. Żałuję, że nie trafiło do archiwum aknowych, ale do naszego młodszego brata archiwalnego, czyli archiwum IPN-u, ta dokumentacja. Ale no to pokazuje to, co widzieliśmy w innych dokumentach. To działalność tej kartoteki, archiwum referatu 999 odnaleziona, no tak jak przed chwilą powiedziałem, no całkiem niedawno i dobrze, że teraz, a nie przed laty. Tak na marginesie jeszcze warto przypomnieć, odnotować taki fakt, że teczka osobowa Gaszteckiego do niedawna była w tak zwanym zbiorze zastrzeżonym Instytutu Pamięci Narodowej. No tak. Ja go poznałem jako młody pracownik archiwum aktowych. Przyszedł Gaszczecki na uroczystość przekazania archiwum Bernarda Zakrzewskiego Oskara, które przekazała rodzina tutaj z mieszkania przy Marszałkowskiej blisko Rotundy. I on przyszedł wtedy do archiwum aktowych przy Hankiewicza i dał mi wizytówkę swoją.
wizytówkę Polskiego Związku Artystów Fotografików. Tym się zajmował. Kilka lat później napisał tą obrzydliwą książkę Paszkwil we Wrocławiu na Armię Krajową. I ja ze smutkiem wspominam tę postać, bo on, jak opowiadał mi przez telefon, nie chciał się spotkać. W ogóle nie chciał się spotkać, natomiast przez telefon opowiadał mi z taką satysfakcją, jak on te dokumenty UBEKom, dokumenty kontrwywiadu oddawał. To było bardzo takie no, niespotykane w kategoriach opisu zachowań różnych osób, no, które były w jakiś sposób czasami przymuszane i tak dalej. Natomiast tutaj nagle no, kolega gimnazjalny z Batorego, Antoniego Bieniaszewskiego, Romana Grodzkiego, jak powiedziałem Romanowi Grodzkiemu z kontrwywiadu Komendy Głównej z 998, riksiarza warszawskiego, jak spotkałem go w Toronto, co wyprawia i co pisze Gasztecki tu w Polsce, no to naprawdę to był dla niego bardzo taki smutny moment, bo no, on pamięta go jako kolegę z gimnazjum, z Batorego. Zupełnie inną postać i żołnierza, z którym walczył w czasie wojny. Myślę, że tu oddzielny, zresztą napisano wiele na temat postępowania Gaszteckiego i tych wszystkich losów, potem nie będę w tym momencie tego rozwijał, ale, no, ale w taki sposób te dokumenty się odnajdywały w kontekście samego referatu 999, to na pewno w dalszej części rozmowy no, warto będzie postawić pytanie w kontekście niezdekonspirowania Ostoi Chrostowskiego, bo mi się wydaje, nie wiem jakiego zdania jest pan profesor, czy komuniści wiedzieli w 1947 roku już z kim mają do czynienia, czy nie, ale w przypadku dokumentów samej korwety tych typowo organizacyjnych, nie mówię o tym, o co wydaliśmy, no to oni, komuniści, mieli je w ręku już wcześniej. Bo skoro Gasztecki im dostarczył dokumenty dowództwa kontrwywiadu między innymi, to tam oni wiedzieli o tym referacie. Tylko wtedy w 1945-1946 roku nie wiedzieli, no kto to jest 999, bo ten pseudonim korweta był stosunkowo rzadko używany. A no właśnie, i teraz zawsze przygotowując się zresztą do debat, w przystanku Historia spoglądam sobie na tak zwaną wiedzę powszechną, czyli co można znaleźć w Google, mówiąc wprost, co można znaleźć w Wikipedii na dany temat, o danej instytucji, organizacji, osobie. Referat 999 Korwetta to jest dosłownie kilka, no może kilka, znaczy kilkanaście, może kilkadziesiąt linijek tekstu natury bardzo ogólnej. Mówiąc referat 999, panowie, co mamy na myśli? Może pan profesor Waldemar Handke. Mamy na myśli komórkę zajmującą się wywiadem, właściwie kontrwywiadem, przy czym ja w swoich artykułach używam określenia wywiad i kontrwywiad, ponieważ tutaj jakby te dwie rzeczy się ze sobą zazębiają, ponieważ no, z jednej strony mamy polskich komunistów, tak, tych, którzy działają tu pod okupacją, a z drugiej strony mamy również działania Sowietów, którzy poprzez swoich rezydentów, czy to w Warszawie, czy na terenach okupacji niemieckiej, prowadzili swoją działalność. I to wszystko jakby, tym wszystkim zajmuje się Korweta, referat przeznaczony jakby właśnie do tego, by rozpracowywać, zbierać informacje na temat struktur konspiracyjnych rodzących się od 40, właściwie istniejących od 1939 roku w konspiracji, a rodzących się w formie jednorodnej, czyli już PPR-u od 1942 roku. To jest jakby główny element tego. Tak? To jest osłona kontrwywiadowcza, mówiąc językiem powiedzmy służb podziemia, kierownictwa podziemia przed infiltracją ze strony komunistów, a jednocześnie gromadzenie informacji jakby w perspektywie, to jest to, o czym pan dyrektor wspomniał, tak, że te raporty trafiały do kilku przynajmniej adresatów i niewątpliwie jest tak, że przez Oskara one trafiały również do komendanta głównego Armii Krajowej, dając obraz całości, to prawdopodobnie także do innych oddziałów sztabu Komendy Głównej Armii Krajowej. Panie dyrektorze.
To rozumiem, że chodzi o sam referat. O sam referat. Nie, no to jest oczywiście struktura, która miała określone zadania związane z rozpracowaniem działalności komunistów, czerwonych, K i tak dalej, jakby to nazwać, aczkolwiek to zasygnalizowałem wcześniej. Jak się spojrzy na efekt pracy tego referatu i innych, to okazuje się, że w przypadku 999 gro pracy, główny kierunek pracy był wymierzony w stronę różnego rodzaju działań komunistów, zarówno tutaj, jak i poza, analiza prasy, audycji radiowych, agentury w samej strukturze państwa podziemnego, ale także w społeczeństwie, zrzutów. To wszystko widać w strukturach tych różnych incydentów, tych raportów, tak, ale to przecież te sprawozdania niosą całą masę bardzo ciekawych informacji tego, co się dzieje w terenie. Jest to olbrzymia wiedza, bardzo przydatna w badaniach rozmaitych. Wydaje mi się, że nasza praca przyda się także historykom badającym demografię GG, badająca wydarzenia w poszczególnych okręgach, egzekucje i tak dalej. Te raporty niosą taką wiedzę, ale dlaczego one są takie bogate? No, dlatego, że po prostu ten referat miał tak bogatą, szczególnie w 1944 roku, sieć informatorów i pracowników etatowych i nieetatowych. Oni powodowali, że Ostoja Chrostowski miał do dyspozycji olbrzymi kapitał informacyjny, który potrafił jako osoba pochodząca ze świata naukowego i otoczona ludźmi ze świata naukowego, potrafił przeanalizować i w odpowiedni sposób podać. I to jest pośród tych referatów, jak przeanalizujemy referaty Wydziału Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu Komendy Głównej Armii Krajowej, to wydaje mi się, i też nie wiem, czy pan profesor się zgodzi ze mną, to był jeden z czołowych referatów, który zajmował się tylko białym wywiadem. Inne referaty miały teraz bardzo popularny wśród telewizów chyba jednak film Ludzie i Bogowie pokazuje wydział wykonawczy jednego z referatów kontrwywiadu. Inne referaty 998 i tak dalej, one miały podobne czy bliskie struktury, natomiast w przypadku 999, no sieci informacyjnej, może I6 byłaby sieć podobna do tego, co robi referat Chrostowskiego, ale one z kolei nie miały w grupie, która analizowała te materiały, no tak wysoko postawionych intelektualnie ludzi. A zaraz do tego przejdziemy, bo to jest rzeczywiście uderzające, jak się studiuje te raporty. W ogóle trzy tomy są wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Pierwsze raporty są z grudnia 1941. Ja Państwu pokażę, chociaż tu jest dobra informacja dla potencjalnych czytelników. Ja zachęcam nie tylko badaczy, ale wszystkich tych, którzy się też z czystej pasji interesują historią, do sięgnięcia do tych raportów. I drugi tom, który jest od maja 1943 do lutego 1944 roku. One są dostępne na stronach archiwum aknowych. Tak, tak. Myśmy je zamieścili, można w PDF-ie sobie po prostu ściągnąć na komputer wszystkie trzy tomy i korzystać z nich bez konieczności szukania wersji papierowej. To dla Państwa ważna wskazówka bibliograficzna, bo rzeczywiście dostanie samych tomów jest dosyć trudne. Chyba, że ktoś ma możliwość pozyskania z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego tych raportów. Ale właśnie, to co uderza, tutaj już panowie o tym mówili, pan dyrektor też Olczak w szczególności już to skonkretyzował. To co mnie na przykład uderzało, jak czytałem te raporty z punktu widzenia zewnętrznego odbiorcy, to dobre wyczucie i dobre zrozumienie propagandy i roli propagandy. Dzisiaj byśmy powiedzieli marketingu, PR-u na różne sposoby i mam wrażenie, że właśnie dlatego, że osoba, która kierowała tym referatem, czyli Stanisław Ostoja Chrostowski, dobrze rozumiał przekaz obrazowy właśnie. I tu dochodzimy do szefa referatu. Zaraz jeszcze do samego referatu wrócimy, ale biografia tego człowieka to jest gotowy scenariusz. Panowie, kim był Stanisław Ostoja Chrostowski? Panie profesorze.
Myślę, że pan dyrektor Olczak, który przygotował tą biografię zamieszczoną w trzecim tomie tych materiałów, jakby więcej powiem. Dla mnie istotny jakby z punktu widzenia kogoś, kto zetknął się z raportami i przez nie widział człowieka, który odpowiada za ten ostateczny kształt tych raportów, niewątpliwie był to człowiek, który miał niesamowite wyczucie takiego społecznej wagi pewnych informacji i działań, które znajdowały odbicie w tych raportach. Bo jak się spojrzy właśnie przez pryzmat tego, jak jest analizowana prasa, jak jest analizowane rozgłośnia Kościuszki, jak są ulotki przedstawiane, omawiane, i to nie tylko w kontekście samej treści, ale również formy i miejsc, w których się to działo, czy na przykład gdzie je rozrzucano, to wszystko pokazuje, że to przygotowanie szefa referatu właśnie przez jego działalność tą artystyczną i tą działalność również naukową w Akademii Sztuk Pięknych. A myślę, że również trzeba pamiętać o jego przeszłości, o tych 2 latach, prawie 3 latach spędzonych w sowieckim więzieniu, kiedy to w Moskwie na początku 1918 roku został aresztowany, a potem został przekazany w 21 roku do kraju. To wszystko razem daje obraz właśnie kogoś takiego, a jednocześnie przez to, że nie był to człowiek bezpośrednio związany ze strukturami wojskowymi, ze strukturą wprost wywiadu, to myślę, że to utrudniało jakby rozpracowanie samej osoby, bo to, co potem działo się z nim po wojnie, jest jakby dodatkowym elementem takim, który rzeczywiście ma taki wprost filmowy wymiar. Pan dyrektor Olczak w tomie zamieścił w jednym z tomów raportów, a raczej tutaj już ikonografii, bo trzeci tom to jest ikonografia, tak, zdjęcia, jak i prace Stanisława Ostoja-Chrostowskiego, tekst pod tytułem Stanisław Ostoja-Chrostowski, sztuka i wywiad. No bo tak jego życie na tym było oparte jednak mimo wszystko. Wracając do pytania pana redaktora, no widać, że on czuł tematykę, no był jednak w rzędzie tych profesorów Akademii Sztuk Pięknych, którzy przed jeszcze 1939 rokiem uważali, że sztuka ma znaczenie społeczne i to, co się tworzy, to ma być ważne, nie być ma zamknięte tylko dla wąskiej elity, ale sztuka ma reagować społecznie. No i to w pewnym sensie potrafił zdiagnozować, patrząc, co robią komuniści, jakimi narzędziami prasa komunistyczna się posługuje i tak dalej. No ale przede wszystkim też nie jest nigdy tak, że szef takiego referatu jest sam, bo otoczenie Chrostowskiego, to jeszcze o tym myślę powiemy, to byli bardzo zorientowani w tym, co się dzieje, jednak ludzie, którzy potrafili mu ten materiał w taki sposób przygotować, żeby no też to nie jest tak, że wszystkie te informacje, które przychodziły, no to spadały na biednego Chrostowskiego, który musiał potem sam wszystko robić. To oczywiście tak nie było. Spójrzmy na ten referat, jak on się rodzi i w momencie, kiedy on powstaje, no to Chrostowski zaczyna wokół siebie gromadzić najpierw kilka, potem 12 osób, a w ostateczności dzięki strukturze, którą znamy, pan profesor znalazł tą strukturę referatów w tej serii 1558 w Instytucie Pamięci Narodowej. Oryginał tego dokumentu ja z kolei znalazłem w Wojskowym Biurze Historycznym i tam widać, no, 61 osób w 1944 roku i większość to są pracownicy, którzy, no, wykonują bardzo konkretne zadania na terenie nie tylko Warszawy i
tutaj obszaru warszawskiego, ale na terenie dużej części Generalnego Gubernatorstwa. Stąd te potem, jak nałożymy tę siatkę na informacje w sprawozdaniach, no to widzimy, skąd się to brało. I to raz. No, pamiętajmy, że Chrostowski to postać, która przed 1939 rokiem no to był człowiek, który funkcjonował w elitach władzy II Rzeczpospolitej. I to widać przez jego sztukę. Jak zobaczymy, dla kogo Chrostowski realizuje pewne realizacje typu ekslibrisy, typu okładki, typu dyplomy i tak dalej, to widzimy, że to są postaci od Józefa Becka, Edwarda Rydza-Śmigłego. Bardzo ciekawa grupa drzeworytów dotycząca poświęcona śmierci Piłsudskiego i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj sympatię jego można przez pryzmat jego twórczości także wyczuć. I to jest dosyć jednoznaczne. Już nie będę mówił też o, na to zwróciłem uwagę, że w pewnym momencie Ostoja Chrostowski zaczyna przygotowywać dla Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, której pracował na samym początku, jeszcze jak ona była w Ministerstwie Skarbu, umiejscowiona w latach 20., zaczyna przygotowywać papiery wartościowe, akcje i tak dalej. No to też w tamtym czasie nikomu przypadkowemu takich prac nie dawano. I to też widać tutaj, że Ostoja Chrostowski przez pryzmat swojej służby, o tym, o czym mówiliśmy wcześniej, prawda, o pracy w POW, o służbie w Wojsku Polskim. Tu Łukasz Ulatowski dzisiaj zwrócił uwagę na to, że tej dokumentacji biograficznej Ostoi Chrostowskiego w Archiwum Wojskowego Biura Historycznego jest więcej. Więc myślę, że tutaj, jeżeli faktycznie tak jest, to możemy się dowiedzieć stosunkowo więcej o tym, co w latach na początku lat 20. robił. Niemniej potem, panie redaktorze, mamy tutaj do czynienia z tym, że Chrostowski praktycznie w latach 30. to już jest w pełnym wymiarze artysta, naukowiec, Politechniki, Uniwersytetu, oddany sztuce i realizujący się w tym wymiarze. A ten epizod, o którym pan profesor Waldemar Handke wspomniał, jego pobytu w więzieniu na terenie Rosji? Tak, no znaczy ja mam... Sowietów. O tym nie wiemy zbyt wiele. Pamiętajmy, że to mówimy w tym czasie o 18-19-letnim młodym człowieku. I oczywiście też można, no historyk musi stawiać wszystkie tezy i pytania w takich kontekstach, no też możemy postawić pytanie, że no nie wiemy, co tam się wydarzyło. Jeżeli postawimy ten pobyt w więzieniu z potem przyjazdem Chrostowskiego do Moskwy po wojnie, no mi tak, jak zobaczyłem fotografie z i ludzi, którzy biorą udział w pewnych uroczystościach w Moskwie i przy jakich okazjach Chrostowski otwiera wystawy w Moskwie i Petersburgu, no to też no, będę, jeżeli będzie dokumentacja dotycząca uwięzienia Chrostowskiego, to bardzo chętnie ją przeczytam. Mam nadzieję, że tam nic złego nie ma. No nie wiem, pan profesor się uśmiecha, ale no, nie wiem, czy pan profesor też brał pod uwagę związek między jednym i drugim. Że to pewność jechania Chrostowskiego do Moskwy po II wojnie światowej, a jego pobyt w więzieniu w Moskwie. Tak jak pan dyrektor stwierdził, no, trzeba brać wszystkie elementy pod uwagę, natomiast patrząc na jakby drogę życiową i to, co działo się w czasie wojny, no to można powiedzieć, że albo jest to żelazny charakter, tak? Człowieka, który no jakby stawia ten interes publiczny, który realizował w korwecie,
na pierwszym miejscu. Trudno powiedzieć, no to jest właśnie to, co tworzy szczególną atmosferę wokół Ostoi Chrostowskiego. Tak? Niewątpliwie jest tak, że no patrząc na różne aspekty powojennej historii, to można powiedzieć, że mógł brać również pod uwagę i taki wariant, że te informacje gdzieś tam pochodzą z tak dawnego okresu i dotyczyły takiego młodego zupełnie człowieka, który zmienił się w zupełnie kogo innego, że mogli również zakładać, że nie zostanie to powiązane. Tutaj tych wariantów można przytaczać bardzo wiele, natomiast no, sam fakt tego, że taki młody człowiek, o którym wspominał pan dyrektor, znajdujący się w rękach bolszewików, jest dopiero wymieniany w 21 roku, no to też daje kolejne pole do kolejnych spekulacji. Tak? To jest. Przychodzą panu profesorowi do głowy, o czym pan myśli? No od choćby to, o czym też niewiele wiemy, czyli zasięgu i zakresu działań wywiadowczych POW na terenie rewolucyjnej Rosji, tak? Czyli na początku roku 1917-18 i to, co się dzieje w Moskwie wówczas. Jak patrząc przez pryzmat tego, o czym pan dyrektor Olczak również wspomniał, czyli w odniesieniu do Wilczura, który jako młody człowiek potrafił, prawda, zaistnieć w środowisku wywiadowczym, to samo można jakby spekulować w ten sam sposób w odniesieniu do Ostoi Chrostowskiego, w odniesieniu do POW. Tego nie mamy, tak? To są tylko przypuszczenia i założenia, które można też stawiać, kolejne tezy, które są do sprawdzenia. Rozumiem, że same dokumenty na ten temat są słabe lub nie istnieją. No to znaczy nie mamy potwierdzenia. Więcej niż słabe. No tak. Po prostu ich nie ma. Tak. No nie mamy potwierdzenia jakichś, nie wiem. No dokładnie, zakulisowych rozmów Chrostowskiego z komuną nie ma czegoś takiego. Nawet nie ma podejrzeń najmniejszych, a jego postępowanie bardzo, bardzo ciekawe. Wrócę do pytania pana redaktora, że sztuka i wojna, dwie różne sfery. On w 1939 roku tak się odciął od sztuki, że praktycznie znamy jedno przedstawienie, czy jeden, czy dwa drzeworyty Chrostowskiego. Nie prowadził de facto zajęć dydaktycznych, nie wiązał z uwagi na bezpieczeństwo. Zapewne, najpewniej, bo nie mamy żadnych jego listów ani wspomnień, które by to opisywały, ale totalne takie zerwanie, czy brak nawet wykorzystywania zdolności swoich do tego, żeby stworzyć jakiś symbol, jakiś monogram oddziałów podziemnych czy swojego referatu, nic, kompletnie nic. I taką zerwał, odsunął sztukę totalnie. Jedyny związek ze sztuką stały, no to było jego otoczenie. Myślę, że tam bardziej przy kawie sobie o tym rozmawiali niż w inny sposób, aczkolwiek pojawia się w jego biografii, bo też warto tutaj przypomnieć, że tę biografię Chrostowskiego to nie my z panem profesorem pierwsi pisaliśmy, tylko pierwsze takie zapisy biograficzne dotyczące Ostoi Chrostowskiego to są prace Andrzeja Kunerta w słowniku biograficznym Konspiracji Warszawskiej. Pisał o tym Maciej Żuczkowski, prawda, pisał Władysław Buchak i tak dalej. Natomiast to były jeszcze fragmenty takie, które biografii Chrostowskiego umieszczone w większych grupach biografii innych osób. Natomiast z drugiej strony, jakby się przypatrzeć przez pryzmat opublikacji historyków sztuki piszących o Chrostowskim, co oni pisali na temat jego służby w okresie wojny, no to jak zobaczyłem po raz pierwszy album pani Pietrzak, no to tam w piękny album, kompletnie pokazujący twórczość Chrostowskiego, to tam o jego służbie w Armii Krajowej są dosłownie dwa zdania.
że w okresie wojny, nie zacytuję tego dokładnie, ale mniej więcej brzmi to w ten sposób, że w okresie wojny służył w konspiracji i że w czasie wojny prowadził chyba tajne nauczanie. I koniec. Nawet nie ma o referacie. Tak samo na grobie, jeszcze dokończę, na grobie Chrostowskiego na Powązkach nie ma ani słowem, nie mogło być w okresie komuny, nie ma ani słowem o jego funkcji w referacie komunistycznym. Podobnie jak spoczywającego tam 20-30 metrów dalej Michała Walickiego, Huberta, jego zastępcy, też ani słowem o tym, że byli to oficerowie Armii Krajowej. O sztuce trochę już wiemy, no ale człowiek, który zajmuje się taką działalnością w okresie wojny, no jaki miał związek ze służbami wcześniej? No, prosi się, żeby takie pytania aż zadać. Co o tym wiemy? Też nic. Też nic. To można tylko jakby znowu wnioskować, tak? Od choćby z tego, o czym była już tutaj mowa, czyli o tej umiejętności odłożenia na bok przecież swojej pasji, tak? To czym się zajmował, czyli sztuka, którą się zajmował, to była jego pasja, tak? I teraz człowiek, który potrafi odłożyć na całe, no, długie 5 lat, prawda, swoją pasję po to, by poświęcić się zupełnie innej działalności i dalej idąc, patrząc przez to, jak wyglądały te raporty, o których cały czas tutaj mówimy i które są gdzieś tam w tle, jak one były konstruowane, można znowu spekulować tylko, że to nie był człowiek, który zajmował się, że to nie był amator, który przyszedł do kontrwywiadu Armii Krajowej, by zająć się tym jakąś tam działką, tak? Tylko to jest wszystko, te raporty są przemyślane, skonstruowane, mają swoją wewnętrzną logikę, która pokazuje, że no, to był człowiek, który przynajmniej musiał mieć orientację w tym, albo wyczucie, tak? Bo to można również w ten sposób traktować, albo wyczucie tego, jak należy pewne rzeczy właśnie realizując ten biały wywiad, tak? Jak przedstawiać i co z tego jest najistotniejsze i najważniejsze. Nie mamy, w jego życiorysie nie ma zapisów, które by mówiły o tym, że miał kontakty z dwójką w okresie międzywojennym. No pewnie jakieś miał, tak? No bo w końcu funkcjonując, od choćby przez to, że wrócił ze Związku Sowieckiego w tym 21 roku, a potem obracając się w kręgach no, czołówki, tak, sanacyjnej Polski, no to można założyć, że takie związki istniały, ale nie były to formalne. Tak przynajmniej można z tego wnioskować. Ale pan profesor właśnie dobrze zwerbalizował moje odczucia, jak pochylałem się nad tymi raportami. To znaczy też miałem takie poczucie, poza tym pierwszym wrażeniem, o którym już mówiłem, to znaczy, że jest to człowiek sztuki, ponieważ zwraca uwagę bardzo wnikliwą na typografię. Może to się nie pojawia aż tak bardzo konkretnie, ale rozumie przekaz propagandy. Rozumie to jako artysta, jako człowiek, który ma wyczucie. To te raporty mają charakter właśnie bardzo merytorycznych raportów z punktu widzenia pracy operacyjnej, może nie tyle operacyjnej, co wywiadowczej. Więc to też od razu nasuwało moje przypuszczenia, to rodzi moje pytania, skąd on się wziął w tej całej komórce kontrwywiadowczej. Czy pan dyrektor Olczak ma swoje przypuszczenia? No to znaczy, ja nie spotkałem dokumentu, który by był dokumentem potwierdzającym przyjęcie Chrostowskiego do służby w ZWZ-cie, bo od tego etapu myślę on zaczął. Tam się pojawiają w publikacjach, moim zdaniem nie do końca poparte faktami tezy o służbie dla muszkieterów. Nie za bardzo to widzę źródłowo. Natomiast biorąc pod uwagę otoczenie Chrostowskiego,
jego spojrzenie na niepodległą Polskę, to wydaje mi się, że dosyć naturalnie to wyszło. No, przede wszystkim no, znał język rosyjski. No, to jest coś, co mogło, miał szerokie horyzonty, a w tamtym czasie przecież nie tylko patrzono na Rosję bolszewicką i osoba z takimi szerokimi horyzontami światowymi mogła być idealna do tego typu referatu, który mógłby się tym zajmować. Pamiętajmy, że też początki tego referatu to jeszcze struktury BIP-owskie, struktury Warszawa Miasto ZWZ-u, bo w tych strukturach zaczynał się ten i zresztą inne referaty kontrwywiadu. Ale o tym wiemy bardzo, bardzo, bardzo mało. Stopień zachowania dokumentów i brak źródeł relacyjnych dotyczących tego referatu nie pozwala nam na jakieś tutaj bardzo dokładne opisy. Natomiast im dalej w wojnę, tym jest to do takiego poziomu szczegółowego posunięte, że my znamy nawet numery maszyn do pisania, którymi się posługuje referat i wszelkie praktycznie działania tego referatu mniej więcej tak od września 43, to wiemy o praktycznie każdym oficjalnym posunięciu tego referatu. Możemy prześledzić bardzo dokładnie rozwój tego referatu, przychodzenie poszczególnych żołnierzy do tego referatu, jakby zakupywanie mieszkań czy lokali. Znamy kryptonimy tych lokali, na przykład znamy kryptonimy, ale nie do końca znamy niestety adresy, bo one nie były podawane w tej ewidencji kontrwywiadu. Mamy, o ile dobrze pamiętam, 6 czy 7 lokali używanych przez referat 999. W lokalu o kryptonimie Zbaraż przetrzymywano archiwum między innymi. W lokalu o kryptonimie Zygfryd było archiwum i sekretariat. I tych lokali mamy konkretną informację, kto tam mieszkał, ile osób, prawda, czy to był lokal gościnny, czy był własnością referatu, ale także na szczęście innych struktur kontrwywiadu także, bo także jest to znane w innych referatach. Z kolei znamy dokładne wydatki Chrostowskiego i potwierdza się ta opinia rektora Akademii Sztuk Pięknych, czy Politechniki Warszawskiej, nie jestem pewien teraz, czy rektora ASP, czy Politechniki o Chrostowskim, że on oprócz i dlatego zostaje wybrany szefem katedry grafiki, bo oprócz tych zdolności, oprócz tego, że go profesorowie starsi jakby doceniają jego talent, to on ma zdolności organizacyjne. To jest zapisane w opinii o nim, że on ma zdolności organizacyjne i potem te zdolności widać, jak on buduje ten referat i w jaki sposób pracuje. I widzimy po tych meldunkach rękopiśmiennych, bo łatwo już ten charakter pisma, ja się nad tym zastanawiałem, myślę, że pan profesor potwierdzi to, że biorąc pod uwagę, że ilość dokumentów wytworzonych przez Chrostowskiego w okresie dwudziestolecia i to, że potem on sam zaczyna pisać tym typowym, bardzo podobnym do Rydza Śmigłego pismem, no to można, ktoś inteligentny mógłby skojarzyć. Łatwo to jest pismo do rozpoznania, ale on w tych pismach rękopiśmiennych do szefa do Oskara, jak i do Biruty potem, czyli kasjerki kontrwywiadu, potrafi upomnieć się o pieniądze dla swoich ludzi. I to kilkukrotnie widać walkę jego o najdrobniejsze rzeczy, aczkolwiek no, zachowana korespondencja dotycząca maszyny do pisania marki Royal, to może z dzisiejszego punktu widzenia wydawać się śmieszna, ale w tamtym czasie no, to jednak było ważne urządzenie. I znamy numer tej maszyny do pisania. Może podamy, jeżeli ktoś w Warszawie ma taką maszynę, to niech sprawdzi, czy, a może to jest akurat ta. Więc
no tu mamy od września 43 naprawdę takie stopniowe rozszerzanie się tego referatu i zachowaną praktycznie w komplecie dokumentację finansową, która jest naprawdę kluczem do rozpoznania struktury i tego wszystkiego, co można opisywać i porównać to z tym, co się mówi, bo w przypadku Bradla Kazimierza Leskiego widać to, nie chcę w bok odchodzić, ale w przypadku Bradla widzimy te źródła narracyjne, wspomnienia wydawane po wojnie. Jak to skonfrontujemy z tym, co jest w dokumentacji, no to tak średnio to wypada. Ja nie będę wątku rozwijał, ale tu w przypadku Korwety to wręcz jest odwrotnie, prawda? A tak z ciekawości, to już trochę tak anegdotycznie, jakie to są adresy, jeśli chodzi o Warszawę, by ktoś sobie tak chciał zrobić spacer po Warszawie, to gdzie te lokale, po Namierzu? Kilka adresów referatu 999 znamy. Tu przy Nowogrodzkiej był lokal jeden. Znamy mieszkanie Jerzego Sienkiewicza, zresztą współpracownika Władysława Siłanowickiego, też członka tego referatu, w którym, ale to nie znamy z dokumentacji tejże, bo tu mamy, tak jak mówiłem wcześniej, panie redaktorze, nie mamy, znamy kryptonimy tych lokali, znamy ich przeznaczenie, znamy ile żołnierzy referatu mieszkało w nich, natomiast nie znamy, nie podano tam adresów, nawet nie zaszyfrowano. W niektórych przypadkach podaje się zaszyfrowane adresy, ale trzeba ten szyfr złamać, a to dużo czasu czasami zajmuje. Jakie było, znaczy inaczej, jak narodziło się zapotrzebowanie na wiedzę, którą dostarczał referat? Kto i kiedy podjął decyzję o tym, żeby tego rodzaju komórkę kontrwywiadowczą powołać do życia? Czyli myślę, że zacząć trzeba od samego początku, tak? Czyli od tego, kiedy powstawała Służba Zwycięstwa Polski w warunkach września 1939 roku i tego, co potem następowało w kontekście przebiegu września, czyli ataku z dwóch stron, tak, to w sposób oczywisty jest, że ten drugi też był w sferze zainteresowań. To bardzo dobrze wychodzi, kiedy przeanalizuje się z kolei korespondencję między naczelnym wodzem a szefem ZWZ-u, czyli generałem Grotem, który jasno i precyzyjnie od samego początku, już w grudniu 1939 roku i potem w 1940 roku, jasno i precyzyjnie pisze o tym, że Rosja to jest drugi wróg dla Polski, dla podziemia polskiego. I to jest jakby początek tego, w związku z tym w sposób naturalny musiała powstać komórka, która by się zajmowała wywiadem obejmującym struktury, te, które przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego znajdowały się w zainteresowaniu kontrwywiadu wojskowego, a także policji i tego wydziału specjalnego policji zajmującego się tą defensywą przed komunistami. Tak? Czyli w sposób to naturalny, tutaj to jest to, o czym pan dyrektor Olczak wspomniał, że nie ma tego momentu, w którym by można było precyzyjnie powiedzieć, że to się to narodziło. To się rodziło najpierw na obszarze, w strukturach obszaru ZWZ-u, a potem dopiero trafiło do Komendy Głównej Armii Krajowej i do wydziału, kiedy już się wykrystalizowały te struktury oddziału drugiego. No tak, no praktycznie we wszystkich od samego początku instrukcjach wywiadowczych, kontrwywiadowczych, jakie znamy od 40 roku, od samego początku pojawia się element rozpracowania ruchu komunistycznego, mniejszości narodowych, tego całego aspektu, który zawsze jest w obiekcie zainteresowania tego typu służb. Natomiast taki podział, na który wyodrębnia sam referat pod kierunkiem Chrostowskiego, to myślę, że tą datę można tu przyjąć rok 41, 42, kiedy oni już tylko mają się tym zajmować. Aczkolwiek i wtedy, kiedy de facto powstają pierwsze sprawozdania
prawda? To też jest taka jasna data, która pokazuje, że to jest na tyle poważne, że musimy dać poważnym ludziom te ważne sprawy. Bo co ważne, jeżeli się pochylimy nad poszczególnymi strukturami Armii Krajowej, nie mówiąc już o NSZ-cie i innych strukturach podziemnych scalnych z Armią Krajową, no to widzimy, że te informacje na temat ruchu komunistycznego, działaczy komunistycznych czy GL-u, AL-u, one się pojawiają, zostają w BIP-ie, mimo wyodrębnienia referatu Chrostowskiego i innych do kontrwywiadu, to one pozostają w BIP-ie. BIP nadal BIP zbiera na poziomie BIP-ów okręgowych i BIP-u Komendy Głównej, nadal zbiera informacje o komunie. Informacje o komunie zbiera Antyk, brygady poszczególne, kontrwywiady okręgowe, nie mówiąc już o delegaturze, Stożku i tak dalej. To, jak się to wszystko zbierze, to jest to olbrzymia ilość informacji na temat ruchu komunistycznego, który jest tak mocno rozpoznany, że no praktycznie z takich większych obszarów niewiedzy, no to faktycznie agenci NKWD, skoczkowie, którzy są zrzucani, no to był taki obszar mniej rozpoznany. Natomiast państwo podziemne... Ale w raportach też pojawiają się na przykład adresy oficerów sowieckich, oczywiście wywiadu w Warszawie. Pojawia się w raportach. I oczywiście to, żeby było jasne, to działało też obie strony. Natomiast, żeby też było jasne dla słuchających, że nie tylko 999 Korweta zajmował się ruchem komunistycznym. To trzeba jasno powiedzieć, aczkolwiek chyba najbardziej te analizy przygotowane przez Chrostowskiego są najbardziej dojrzałe i takie obszerne, ale to też siłą referatów innych, bo jednak jak zobaczymy tę kartotekę, która we Włochach została znaleziona i porównamy ją z innymi kartotekami innych struktur, no to widzimy, że oni dostawali informacje nie tylko ze swojej sieci, ale z innych sieci kontrwywiadu i także z sieci okręgu i obszaru warszawskiego, bo ta inna kartoteka, która jest w archiwum IPN-u Okręgu i Obszaru Warszawskiego, olbrzymia tam kilka metrów kartek, to niektóre kartki z niej są w tej kartotece znalezionej we Włochach i także inne przykłady, które mamy w ANIE, też są w tej kartotece we Włochach. Więc no, są to bardzo, bardzo ciekawe, konkretne dowody, jak pracowała struktura Ostoi Chrostowskiego. Bez większych wpadek. On był oczywiście zagrożony, to się pojawia w meldunkach, miał urlop na początku 1944 roku w związku z zagrożeniem wzięty, ale cała struktura cały czas funkcjonowała. I odnoszę wrażenie, nie wiem jakie jest wrażenie pana profesora, że biorąc pod uwagę inne referaty, to ten referat był tak najbardziej z boku dowództwa kontrwywiadu. W sensie strukturalnym i też kontaktu. Jeżeli się patrzy na niektóre zestawienia przygotowywane na poziomie kontrwywiadu Komendy Głównej, to często tam korwety, znaczy często, widać, że najczęściej spośród innych referatów korwety tam nie ma. Nie wiem z czego to do końca wynika, ale wydaje mi się, że z hermetyczności Chrostowskiego, a z drugiej strony widać, jak w 1944 roku dowództwo kontrwywiadu i nawet szef oddziału drugiego zadaniuje Chrostowskiego już na polu nie tylko komunistycznym. I tu jest, to jest bardzo ciekawe zagadnienie, wiosna, lato 44, kiedy Chrostowski zaczyna osobiście angażować się w sprawy dotyczące tego, co się będzie działo na ziemiach polskich, niekoniecznie w kontekście kontaktu z komunistami. Panie profesorze. Znaczy niewątpliwie jest tak, że środowisko, które skupił wokół siebie Chrostowski, było środowiskiem, które jakby działało obok struktur takich charakterystycznych dla oddziału drugiego, dla tego Wydziału Bezpieczeństwa. Tak? To byli ludzie z kręgu, który się znał,
Oni się wzajemnie znali, mówimy o kierownictwie referatu i myślę, że ta hermetyczność tego środowiska i to, że Chrostowski miał te zdolności organizacyjne, o których tutaj już była mowa i który potrafił pewne rzeczy bardzo ściśle utrzymywać w ryzach, to wszystko powodowało właśnie to, że ten referat właściwie nie miał takich spektakularnych wpadek. I to jest jakby jeden element tego. Drugim jest to, że opierając się głównie na analizach tego białego wywiadu, czyli prasy, tego wszystkiego, co się dzieje, a jednocześnie zbierając informacje także z okręgu, bo to widać też po strukturze raportów, tak, te informacje dotyczące na przykład ziem wschodnich, dotyczące poszczególnych okręgów Armii Krajowej z tej okupacji niemieckiej, bo widać wyraźnie różnicę pomiędzy tym, co dotyczy Generalnego Gubernatorstwa i Kresów Wschodnich, z tym, co dotyczy ziem wcielonych do Rzeszy. To jest wyraźnie widoczne, tak, że tam oddziaływanie było dużo słabsze i informacje stamtąd są tylko jakby śladowe. Natomiast rozpoznanie całego Generalnego Gubernatorstwa, można powiedzieć, że jest doskonałe. I niewątpliwie jest tak, że w okręgach musieli być ludzie, którzy również na potrzeby tego referatu gromadzili informacje dotyczące działań komunistów w terenie, tak? Bo tu siłą rzeczy głównym obszarem jest Warszawa, bo tam się to skupiało. Natomiast są tam również informacje dotyczące Lublina, Radomia, dotyczące Starachowic, Mielca, Krakowa, tak? W związku z tym to widać wyraźnie, jak to się układało. No i szczegółowe też charakterystyki PPR-u, struktur, działania. Tak, i to warto zwrócić uwagę, że właściwie od samego początku tak jest, tak? Kiedy powstaje PPR, to w tym raporcie Korwety to jest opisane właściwie z dokładnością, z podaniem tego, gdzie lądowali, ilu ich było, kto to był, prawda, z kim się spotkali. To wszystko widać wyraźnie, że również w tych środowiskach lewicowych, lewicujących komunistycznych, musieli być ludzie, którzy udzielali informacji ludziom z Korwety. Teraz takie pytanie do panów natury. O właśnie, gdybym był, powiedzmy, szefem jakiejś służby, miałbym ocenić działanie tego referatu. Pytanie jest takie. Jakiego rodzaju wiedzy, inaczej, jaki obraz rzeczywistości i jaka była waga wiedzy, którą dostarczała Korweta, jeśli chodzi o użyteczność natury operacyjnej i politycznej? Jaki obraz świata możemy wydestylować z tych raportów? Analizując kolejne raporty i te konkluzje, które się tam pojawiają, tak, te uogólnienia, które wynikają, które są wyciągane przez Chrostowskiego i przez szefów, czy to sekcji prasowej, czy to nasłuchu radiowego, czy tych informacji zbieranych od źródeł osobowych, jeśli można użyć takiego określenia. Niewątpliwie to są te dwie sfery. Tak? Z jednej strony jest to obraz, który jasno pokazuje rozwój struktur komunistycznych, tak? I to nie tylko w Warszawie, ale również w terenie. Wpływ Sowietów na rozwój tych struktur, to z jednej strony, a z drugiej strony w tych konkluzjach bardzo widoczny jest ten jakby wnioskowanie, co czeka jakby kraj w momencie, kiedy się to jakby ze wschodu przyjdą ci, którzy są mocodawcami dla PPR-u. I jeszcze jedna kwestia, o której warto też zwrócić uwagę, na co Korweta od samego początku też zwracała uwagę, to jest oddziaływanie komunistów na różne ugrupowania lewicowe.
Tak, takie, które funkcjonują. Najpierw było pozbieranie tego, kiedy powstał PPR, a potem to była kwestia na przykład RPPS-u, tak, czyli polskich socjalistów. To były również te organizacje wojskowe, które się tworzyły, czy Polska Armia Ludowa, czy PLAN, tak, które również znajdowały się w sferze jakby oddziaływania komunistów, i to przez te raporty aż do początku 1944 roku doskonale widać, jak oni umacniają te swoje wpływy w tych strukturach. Znaczy, mi trudno mówić a propos wykorzystania operacyjnego tych obrazu świata, który otrzymuje. No to czy z dzisiejszego punktu widzenia to jest oczywiście zupełnie inne spojrzenie niż spojrzenie komendanta Armii Krajowej, który otrzymuje kolejny raport obszerny z kolejnego źródła, w którym nagle rodzi mu się obraz wielkiego zagrożenia w strukturach, nad którymi panuje. No to jest oczywiście wstrząsający dokument. W wymiarze politycznym jednak o ograniczonym zasięgu, bo pamiętajmy, że miał to spektrum widzenia Chrostowskiego przy tym wszystkim pozytywnym, co powiedzieliśmy o jego działalności, no to były informacje raz agenturalne, dwa informacje uzyskane z wydawnictw prasowych. Tu nie było żadnej sieci wychodzącej poza teren Rzeczpospolitej. Nie było mowy o tym, żeby Chrostowski miał, czy jego pracownicy mieli jakiekolwiek kontakty zagraniczne i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście, no ale takie było zadanie referatu. No, referat spełnia zadania, jakie mu postawiono. To nie ulega wątpliwości. W wymiarze operacyjnym na pewno na poziomie kontrwywiadu Komendy Głównej, tak jak mówiliśmy wcześniej, no, spełnia zadanie. To zresztą widać, że te prośby dotyczące zwiększenia struktury. Gdyby praca referatu Chrostowskiego była źle oceniana, to by się działo tak, jak się działo w referacie 997 Bradla i 998, gdzie następowały pewne zmiany personalne. I widać te dyskusje szefa oddziału drugiego, bo to nawet z tego poziomu się odbywało, i widać niezadowolenie przełożonych do wykonywanej pracy, prawda? To mamy opinie na temat szefów tych referatów, kiedy czasami, tak jak o Bradlu, napisano, że jest zbyt chaotyczny i się rozdrabnia, prawda? Nikt o Chrostowskim w tamtym czasie nie napisał, aczkolwiek zastanawiało mnie to, że zarówno Chrostowski, jak i Walicki otrzymali stosunkowo niskie stopnie odznaczeń, bo o ile dobrze pamiętam, to był Złoty Krzyż Zasługi z mieczami, i może to wina tego, że przez wojskowych nie byli zbyt kojarzeni, bo tam we wniosku przy okazji Walickiego Huberta pada, że jest doktorem filozofii, więc cóż, to doktor filozofii mógł otrzymać więcej jak Krzyż Zasługi. Może to, żartując oczywiście trochę z przymrużeniem oka, generalnie tak bym zakończył jeszcze, aczkolwiek no, chciałbym wrócić oczywiście do wymiaru już operacyjnego relacji Chrostowskiego z lata i wiosny 44 i tych kontaktów niemieckich, bo to dosyć ciekawe. A bardzo proszę, to rozwiniemy ten wątek. Już teraz. Nie no, po prostu zauważyłem oczywiście w grupie dokumentów znajdujących się w tej sygnaturze 203/3 i dalsze sygnatury, dokumentów dostępnych od lat, jeszcze tak jak mówiłem wcześniej, w KC PZPR dostępnych, dokumenty potwierdzające, one są w naszej publikacji zresztą przedstawione, nie w całości, ale te ważniejsze. Kiedy Ostoja Chrostowski jest, z uwagi na swoje znajomości, jest osobą proszoną o kontakt w sprawie rozmów, które miały iść w stronę kontaktów pomiędzy Komendą Główną Armii Krajowej
a oficerem niemieckim, który chce się z tą Armią Krajową kontaktować, w kontekście antysowieckim oczywiście. To był kolejne podejście do Armii Krajowej, żeby przekonać ją do tego, żeby chwyciła razem z Niemcami za broń przeciwko Sowietom. I do tego jest wykorzystywany, czy pojawia się Chrostowski. Chrostowski pojawia się w kontekście profesora Czochralskiego. Znana przecież postać, najbardziej znany polski naukowiec, najczęściej cytowany w XX wieku polski naukowiec, stosunkowo mało znany, rektor Politechniki Warszawskiej, którego kontaktem jest Chrostowski właśnie. Czyli tutaj znajomość ewidentnie sprzed 1939 roku, tak mi się wydaje, daje asumpt do tego, żeby w kontekście tym kontaktów z oficerami niemieckimi i samym Czochralskim prowadzić jakieś rozmowy, no prawie już, że już polityczne. Ten dokument, pamiętam, znalazłem kilkanaście lat temu. On był trudny do zidentyfikowania. Senat Politechniki Warszawskiej wtedy prowadził akcję dotyczącą samego pana profesora Czochralskiego, jakby walki z oskarżeniami w stronę jego współpracy z Niemcami. I zadano nam pytanie, czy jest jakiekolwiek potwierdzenie źródłowe współpracy Czochralskiego z państwem podziemnym. No i właśnie ten dokument, dwa, trzy dokumenty, które to potwierdzają, jest właśnie rękopiśmienny dokument na poziomie honoratki i Hipolita, czyli kontrwywiadu i szefa oddziału drugiego, potwierdzający, że kontakt z Czochralskim jest przez 999. Tam nazwisko Czochralskiego jest podawane bezpośrednio, explicite, bez ukrycia go w jakimś pseudonimem, czyli pokazuje, że on nie był w strukturze samej, tylko był jako naukowiec pracujący wówczas oficjalnie na Politechnice, pamiętajmy, jakimś takim otwartym kontaktem z podziemiem. No ale wrócę, tym kontaktem był właśnie 991 i sam Ostoja Chrostowski. No bardzo ciekawy element. Te dokumenty pokazują kilka stadiów tych kontaktów i próbę podjęcia rozmów, sprawdzenia, kim ten oficer był, jakie ma intencje i tak dalej. No wszystko przechodzi przez referat antykomunistyczny, prawda? I tych różnych innych aspektów pracy tego referatu. O czym mogłoby to świadczyć? Nie no, świadczy to tylko i aż o tym, że inne referaty zajmowały się, jeżeli jakaś informacja im wpadała w rękę, to nie traktowano tego w sposób, podobnie było w Kedywie, nie traktowano tego w sposób taki, że nas to nie dotyczy, nie obchodzi, tylko po prostu o tym meldowano. A wtedy przełożeni uznawali, czy to wykorzystujemy, czy nie wykorzystujemy. I tak na przykład Broda 53, czyli Zośka, czyli Kedyw, w lipcu 44 rozpracowuje broń V1, V2, bo jeden z ich żołnierzy nagle natknął się na informacje pod Siedlcami na ten temat. I referat 993W nagle bada sprawę, żołnierz tego referatu ma badać sprawę morderstwa Makowieckich, prawda, nie dotycząca ich spraw. Tak samo tutaj nagle widzimy całą masę, czy dużo spraw niekomunistycznych prowadzonych przez ten referat z racji tego, że poszczególni żołnierze tego referatu no mieli kontakty, pamiętajmy, tam był Tadeusz Manteuffel chociażby, Michał Walicki, sama rodzina Ostoi Chrostowskiego przecież, Anna i Halina. Przypomnę tutaj moje spotkanie z Januszem Cywińskim w Londynie, to jest przecież likwidator Lolka Skosowskiego w 1943 roku, bohatera negatywnego Hotelu Polskiego. I on mi opowiadał, jak w lokalu konspiracyjnym Bolesława Kozubowskiego, szefa kontrwywiadu Okręgu Warszawskiego, w mieszkaniu mamy tegoż Cywińskiego, Chrostowski spotyka swoją córkę.
bo Chrostowski przychodzi na lokal konspiracyjny Kozubowskiego, nie wie o tym, że mieszka tam jego ukrywająca się jego córka, normalne zasady konspiracyjne, i przez przypadek spotyka ojciec córkę na kontakcie konspiracyjnym. No, takie rzeczy się działy i ci ludzie po prostu się w różnych momentach dziejącej się historii spotykali, no choćby Tadeusz Manteuffel, cała sprawa związana przecież z, co wychodzi z kartoteki Bradla, sprawa dotycząca rozpracowania Ludwika Wiedersala. Kiedy widzimy na podstawie kartoteki Bradla, oryginalnej z okresu wojny, prawda, że osobą, która informowała o zapatrywaniach politycznych Ludwika Wiedersala jest Tadeusz Manteuffel, który ukryty jest tam pod pseudonimem i to jest źródło z 1944 roku, które raczej nie pozostawia tutaj wątpliwości, prawda, że tu coś się nie zgadza, bo waga meldunku w tamtym czasie była, tu rzecz powiem, truizm, zupełnie czym innym niż relacje, wspomnienia pisane potem czy to w PRL-u, czy na emigracji. Panowie, kiedy następuje moment, decyzja o ustaniu pracy referatu 999? Dokumentu na to niestety nie posiadamy, natomiast można powiedzieć, że to jest powstanie warszawskie, które w sposób jakby wynikający z całokształtu okoliczności, tak, przeniesienia sztabu i wszystkich innych zjawisk. A poza tym trzeba pamiętać, że tutaj 44 rok, początek 44 roku, to już jest oczywisty obraz tego, co się dzieje i co będzie za chwilę, będzie rzeczywistością całej Polski. Tak? W związku z tym trzeba było pewne decyzje podjąć. Nie ma na to dokumentów, które by mówiły, że zaprzestajemy działalności, tak? To jest, potem dzieją się, ci ludzie jeszcze długo będą funkcjonować zupełnie niejawnie, a ich powrót do życia takiego zewnętrznego, tak? I to, że dopiero gdzieś tam w 49, na początku lat 50, czy to profesor Walicki, czy doktor Sienkiewicz staną przed sądami za działalność w podziemiu, to świadczy o tym, że to zostało jakby sprowadzone, wyciszona ta działalność, tak, i zamknięty pewien etap w działalności tego referatu. Tak, ja bym potwierdził dokładnie to, co pan profesor powiedział. No, powstanie warszawskie jest takim wyciszeniem działalności, no bo czas na walkę. Tam obsada referatu 998 jest w obstawie Komendy Głównej Armii Krajowej. Ci żołnierze z innych referatów przychodzą do Pięści, Radosława i tak dalej. Nie miejsce na to, żeby o tym mówić, bo to zajęłoby nam bardzo długo czasu. Ale co ważne, co charakterystyczne, tutaj ze strony Chrostowskiego, przynajmniej przy tym stanie wiedzy, bo przypomnę, że niestety nie mamy mimo tej spuścizny, która jest w Bibliotece Narodowej Chrostowskiego, nie mamy korespondencji, listów, nie znamy jego myśli z tego okresu również. A te narracje relacyjne są zbyt takie oszczędne i mało przez to wiemy. No, do niedawna też nie wiedziałem, w jaki sposób Chrostowski zmarł, bo to przecież dzieje się krótko po wojnie i podejrzewałem, myślę, że nie tylko ja, że tutaj mu w jakiś sposób ktoś mógł pomóc, bo takie moje było pierwsze odczucie, nie wiem, jakie pana profesora, że tutaj ktoś się zorientował po prostu, no co Chrostowski zrobił, prawda, że bezczelnie jeszcze do Moskwy pojechał otwierać wystawę i tak dalej, że po prostu go zlikwidowano w taki czy inny sposób. Takie miałem jedno z podejrzeń, że zakończył życie. Natomiast udało mi się przez zupełny przypadek spotkać rodzinę jednego ze studentów Chrostowskiego,
i dzięki pani Marii Podlasieckiej, która mi udostępniła to wspomnienie, my cytujemy je w naszej publikacji, po prostu no, okazało się, że to była śmierć naturalna, rak krwi i za tym nic złego nie stało, ale te informacje inne co do działalności Chrostowskiego po wojnie pokazują, że on nie skupił się na jakimś odradzaniu, trudno znaleźć źródło, które potwierdzało jakieś kontakty Chrostowskiego z Radosławem Rzepeckim, Rybickim. Ja czegoś takiego nie spotkałem. Natomiast widać jego aktywność w odbudowie Akademii Sztuk Pięknych, Grupy Powiśle, odbudowie miejsca spotkania artystów tu nad Świdrem, tego domu artystów i walki o Pałac Raczyńskich tu przy krakowskim przedmieściu, to zasługa Chrostowskiego, że ASP ma taką piękną siedzibę, ale zostawił na szczęście swój ślad na ASP, bo córka Halina przecież przez lata była profesorem na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych. Akurat teraz z panem profesorem Hubertem Borysem, synem dowódcy batalionu Parasol, przygotowujemy taką publikację poświęconą dowódcy batalionu Parasol, a profesor Borys to jest wychowanek właśnie Haliny Chrostowskiej, więc w jakimś sensie tam akowcy na Akademii Sztuk Pięknych zostali i warto chyba tym studentom teraz jednak chyba nieznaną postać Chrostowskiego pokazywać. Z tej strony wojennej. Tak, jak zakochany w ojczyźnie, w ideałach patriotycznych, niepodległościowych, jak bardzo też religijna postać, bo przecież ten cykl maryjny, grafik Chrostowskiego to wyszedł... Ucieczka z Egiptu to taki już klasyczny obrazek. No właśnie, że to tu wydaje mi się przed nami jakieś zadanie jest, panie profesorze, żeby jeszcze Chrostowskiego pokazać na Akademii Sztuk Pięknych. Niewątpliwie. I to można powiedzieć jeszcze jedno, jakby dodając do tego, że tak jak to, na co pan dyrektor zwrócił uwagę, tak jak w 1939 roku odłożył sztukę na rzecz wywiadu czy wojny, tak w 1944, przełomie 1944-1945 odkłada wywiad i wraca do sztuki, tak? Tyle, że jakby wykorzystuje te swoje umiejętności organizacyjne po to, by jak najwięcej ocalić z tego, co na czym równie dobrze się znał, czyli na organizacji, będąc wcześniej profesorem Akademii Sztuk Pięknych, teraz ją odbudowuje, zostaje pierwszym rektorem, tak? I jakby no, stworzył podwaliny to, że ci ludzie się tam znaleźli, to był niewątpliwie też jego jakiś tam wkład w to, że to swoje środowisko na powrót tak zebrał i zaczęli funkcjonować oni na tej uczelni. Przychodzą ci, których referat rozpracowywał. I czy następuje odwet? Jeśli nie, to dlaczego? Bo o referacie mówi się jako też o strukturze dzięki takiej higieny pracy kontrwywiadowczej jako strukturze, która po prostu nie ucierpiała po wojnie. Jakie są fakty, panowie? No, ja już wspomniałem o jednym elemencie tego, tak? Czyli tym, że tak naprawdę dopiero przełom końcówka lat 40. to jest czas, kiedy pierwsi ludzie, oni oczywiście trzeba pamiętać, że komuniści byli szczególnie, niewątpliwie szczególnie zainteresowani tymi, którzy ich rozpracowywali. Natomiast ta hermetyczność tego środowiska i to, że nie było w okresie działalności korwety, nie było wielkich wpadek, takich spektakularnych, spowodowało, że to było dużo trudniejsze do zweryfikowania. To, o czym wspominał pan dyrektor, że nie ma w tej dokumentacji, właściwie nie ma nazwisk, tak? Nie ma adresów takich wprost, są tylko kryptonimy, to niewątpliwie utrudniało, no ale komuniści realizowali krok po kroku swoje działania, zbierali i składali tą układankę sobie, budowali i potem stworzyli sobie z tego jakiś tam obraz, tak? No, nie zdążyli dopaść profesora Chrostowskiego, tak? Ale profesor Walicki już stał się obiektem
represji ze strony komunistów, przy czym ta ich wiedza na ten temat była no, stosunkowo skromna. Podobnie było z doktorem Sienkiewiczem, który również znalazł się w 1949 roku, został 4 lata bodaj, jeśli dobrze pamiętam, za działalność w podziemiu. Tak? To jest niewątpliwie element, a myślę, że gdyby te informacje były szersze, to niewątpliwie zorganizowano by spektakularną akcję przeciwko ludziom z referatu 999. Panie rektorze, jak pan to ocenia? No tak, tak, to ciekawe jest generalnie. Pełna zgoda z tym, co pan profesor powiedział. Natomiast ten 47-8 rok i wystawa zorganizowana już po śmierci Chrostowskiego Muzeum Narodowym dzieł Chrostowskiego, kiedy w katalogu z tej wystawy jest jednak powiedziane, że w czasie wojny był w ruchu oporu. To jest ciekawe, że że to nie było tajemnicą, że był w ruchu oporu, ale nie, rzecz oczywista nie podano, jaką funkcję pełnił. Ale co ciekawe, zwróciłem uwagę, może jestem przeczulony, ale na zdjęciach z wystawy, które się na szczęście zachowały, jest też ta grafika, która jest elementem okładki publikacji, drzeworyt z korwetą. I zaprezentowanie tejże grafiki w miejscu centralnym tej wystawy, moim zdaniem, znając autorów tej wystawy, tam kilka osób było raz pod komendnymi Chrostowskiego, a inne osoby, jak zbadałem, były też z Armii Krajowej, więc i Walicki, i inni jakby przygotowywali tę wystawę i oni umieścili tą korwetę w punkcie centralnym, a tuż obok umieścili inną grafikę Chrostowskiego, na której jest łoś, całym szacunkiem dla łosi, który patrzy bezpośrednio na tą korwetę. Nie wiem, czy to jest przesłanie, ja bym tak zrobił i znając tych ludzi sztuki, myślę, że choćby o tym pomyśleli. Na szczęście, już mówiąc poważnie, na szczęście Chrostowski no, odszedł przed zeznaniami Oskara. W momencie, kiedy Oskar Zakrzewski wpada w ręce UB, no to ja ze smutkiem czytałem jego zobowiązanie do współpracy, które napisał Czaplickiemu. Jest zachowane w rękopisie w Instytucie Pamięci Narodowej i ten obszerność zeznań Oskara, ten nieszczęsny Gasztecki, obszerne zeznania Kazimierza Leskiego-Bradla, jednak, to trzeba też powiedzieć, tutaj Stefan Korboński mu to bardzo zarzucał i potem pani Zofia Korbońska też bardzo szczegółowo opisał strukturę kontrwywiadu i tak dalej. To była tylko kwestia czasu, kiedy oni by doszli do tego, kim był Chrostowski. Nie zrobili krzywdy rodzinie, pozwolili żyć tej córce i realizować się w zasadzie na tym samym wydziale grafiki. No, grobu nie zniszczyli, grób był, no, ale jest, nie, tak jak mówiliśmy wcześniej, nieopisany tym działaniem w Armii Krajowej. No i generalnie dopiero w latach 80. ten Chrostowski się znowu pojawia przy okazji tych publikacji, o których mówiłem, słownika. I wśród historyków zajmujących się Armią Krajową wydaje mi się, panie profesorze, że jest to postać znana. Martwi mnie to, że to, co wcześniej rozmawialiśmy, że jakby w Akademii Sztuk Pięknych i tam, gdzie naprawdę tyle zasług miał, no jest to postać raczej anonimowa. A warto o nim w najbliższym czasie przypomnieć i chyba wydaje mi się, że musimy się za to zabrać. Tak jak wspominałem, historia tego człowieka to jest historia na gotowy film. A w Stanach Zjednoczonych by zrobiono z tego, podejrzewam, oscarową produkcję, bo ilość zagadek, jak i ilość zwrotów akcji w jego biografii no, jest bardzo ciekawa i zaskakująca. Ogólny bilans z panów perspektywy referatu. Zysków, strat.
Czy zysków? Niewątpliwie trzeba powiedzieć, patrząc na te raporty i na to, co dała korweta Komendzie Głównej, Szefostwu Armii Krajowej, czy kierownictwu generalnie Polskiego Państwa Podziemnego, niewątpliwie jest to pokaz profesjonalizmu w wykonaniu tych ludzi. To taka ilość informacji, taka ilość szczegółów, które się bronią z perspektywy, patrząc na to historycznej, to jest niewątpliwa zasługa. To druga kwestia to są ludzie. Tutaj jeszcze trzeba wspomnieć o kobietach, które w tej strukturze również odgrywały ogromną rolę. Tu już była mowa o córce profesora Chrostowskiego, tutaj o profesorze Manteuflu i jego córce również. Tu warto również jeszcze wspomnieć o Janinie Zabielskiej, tak, Włoszce, pseudonim Włoszka, szefowej sekcji, która po wojnie znalazła się w Londynie. Ona przeszła do historii naszej emigracji jako emigracyjny Streicher, czyli twórca bibliografii, pracując w Bibliotece Polskiej w Londynie. To niewątpliwie i zasługi profesora Chrostowskiego również po tym, jak wyszedł z wojny i to, co zrobił dla Akademii Sztuk Pięknych, to wszystko moim zdaniem zasługuje na to, żeby to pokazywać i niewątpliwie pokazuje również to, co przez cały PRL było wynegowane, że czy próbowano w jakiś sposób przedstawiać Armię Krajową jako jedną z struktur, które obok Gwardii Ludowej, Armii Ludowej walczyły przeciwko Niemcom. Tutaj warto zwrócić uwagę, bo korweta jest dowodem na to, że właściwie od samego początku aż do samego końca kierownictwo Armii Krajowej miało świadomość tego, z czym trzeba się mierzyć. No Chrostowski wybitny intelektualista, oddany Polsce, gorący patriota. Takie wielkie słowa pasują do Chrostowskiego jak najbardziej, ale też skuteczny organizator, jedna z wybitnych postaci państwa podziemnego. Te wszystkie określenia pasują do Chrostowskiego, nie są przesadzone, czy nie są powiedziane na wyrost. Na pewno ta publikacja, którą przygotowaliśmy, przypomni o nim, bo to nie tylko publikacja, to także wystawa, która wisi obecnie na płocie przy ulicy Rakowieckiej. Każdy, kto wchodzi do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i jedzie ulicą Rakowiecką, widzi tę postać przez pryzmat tej wystawy. Ona będzie dalej krążyć. I no ale też chyba trochę taki bezczelny typ, bo jeżeli ktoś zajmuje się przez całą wojnę analizą ruchu komunistycznego, a potem rok po wojnie wchodzi w skład władz Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, no to musi mieć sobie nutę bezczelności czy ryzykanstwa, jeżeli oczywiście przyjmiemy ten tok myślenia, który pan profesor zaproponował, że to był właśnie tego typu ruch. No człowiek sukcesu na pewno, bo jeżeli spojrzymy przez jego działania w latach 30., to no, od nagród, od poziomu studenta do poziomu poszczególnych jego funkcji na Politechnice Warszawskiej czy na Uniwersytecie, no to jest tego bardzo, bardzo dużo. I może tym działaniem zainteresujemy też osoby, które będą chciały wykonać drzeworyty Chrostowskiego, to zapraszamy do naszej publikacji czy do biblioteki, zbiorów Biblioteki Narodowej. Tam te grafiki są nie tylko w postaci papierowej, ale też chyba są zachowane klocki tych grafik, więc można z nich korzystać. Zbliżają się święta, więc to, co przypomniał pan redaktor, tą grafikę ucieczka do Egiptu będzie jak znalazł. Tak, to jest piękny obrazek. Myślę, że tu jeszcze można dodać jedno, jakby też do tego obrazu, czy tego portretu, że ten profesjonalizm wywiadowczy moim zdaniem nie był przypadkowy. To
nie bierze, to nie może, to nie ma takiej możliwości, żeby to samo z siebie tak wyszło, żeby to, co zaprezentował i co w rozmowach na przykład z funkcjonariuszami ABW gdzieś tam wychodziło, że to jest właściwie klasyczny układ takiego materiału, który w służbach się przygotowuje. Tak? Jest coś w tym takiego. I niewątpliwie ten żelazny charakter, który pozwalał mu na to, by tak odcinać pewne rzeczy, to co mówiliśmy sobie, tak? Tu odcinamy sztukę na rzecz wojny, tu odcinamy wojnę i wracamy do sztuki. To jest coś, co niewątpliwie charakteryzuje wyjątkową postać. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że Państwa naświetliliśmy jakieś tam znowu skrawek naszych dziejów, naszej historii, historii ciągle najnowszej. Pokazaliśmy postać człowieka, który rzeczywiście jest nietuzinkowy, absolutnie nietuzinkowy człowiek. No cóż, bardzo dziękuję za rozmowę. Dzisiaj byli z nami pan profesor Waldemar Handke. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Znawca, wybitny znawca referatu 999 oraz pan Mariusz Olczak, dyrektor Archiwum Akt Nowych. Dziękuję gdzie bardzo. Znaczna część, o ile nie wszystkie, tak? Poza tam częścią, która jest w IPN-ie, tych materiałów jest dysponentem. Jest. Te materiały są w Archiwum Akt Nowych. Bardzo panom dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam już w styczniu do przystanku.